mnie powstanie zostało na w czasie idąc na ulicy z kolegą. No i chcieliśmy się przedostać do swojej dzielnicy, do swojej tej, do swojego chówca na Mokotowie, ale nie była ta szans żadnych, bo to Warszawa już była w tym miejscu bardzo, bo to była dzielnica niemiecka taka w tym miejscu. Nie było już takich szans, by można było przejść i ludzie nam tam odradzali. I myśmy się przyłączyli do pierwszego lepszego oddziału. Tak to zaczęło się. I jaki to był oddział? Ruszaja. Ruszaja? Tak. To właśnie tam Leski dowodził. Leski nie, Leski Bradl był i w Alejach Ujazdowskich był. To ja właśnie od tego Ruszaja w pierwszym dniu, jak byłem u plutonie Błyskawicy, a dowódca, tam były dwa plutony, które zdobywały koszary SA na ulicy Koszykowej. To było, przed wojną było poselstwo czechosłowackie. I tam Niemcy zrobili koszary, bo to była dzielnica niemiecka. I tam żeśmy właśnie zaskoczyli tych Niemców. Ja byłem w takim plutonie podchorążego Błyskawicy. Tam żeśmy się wszyscy uzbroili, bo widzieliśmy ponad 70 jeńców niemieckich, to znaczy nie Niemcy, tylko to byli Azjaci w armii niemieckiej, z armii Wasowa. Oni się nie chcieli wcale bić, oni się schowali tam w kotłowni. Ukraińcy, no. To nie byli Ukraińcy, to byli Turkmeni, Ormianie, Gruzini, tak, tacy byli. I oni siedzieli w kotłowni, taka duża kotłownia, tam była jeszcze pomieszczenia obok. I koledzy jak penetrowali ten budynek zdobyty, bo Niemcy pouciekali, tam był pluton niemiecki tylko, a cała kompania była wasowców. Rzucili granat, tam gdzieś słyszeli szmery, jakieś głosy, rzucili granat, drzwi się rozwaliły, no i wtargnęli tam z karabinami i ręce do góry do nich. A oni siedzieli, a broń była oparta o ścianę. No i nie chcieli się bić w ogóle. I oddali nam tą broń. 70 osób, a nas było, ja wiem ile nas było, mogło być, no gdzieś było może ze 60 osób. Tośmy tę broń wszystko zabrali tym wasowcom. Ich przeprowadzili potem do sztabu na ulicę Kruczą i tam było przegrupowanie. I właśnie tam nas pięciu uzbrojonych chłopaków przedzielili do Leskiego właśnie, na Waleje Ujazdowskie, bo on tam w tym rejonie działał. To jest na Sele de Nowej. A dlaczego on tam działał? Bo tam był sztab kontrwywiadu niemieckiego, a on był z kolei oficerem kontrwywiadu. Jego interesował ten sztab. I tak to się zaczęło u mnie. I byłem potem do końca właśnie tego Leskiego w tej kompanii.